find like Jestem dumny z tego, że jestem kapitanem zespołu lubońskiego. Gram w tym zespole jako napastnik, także staram się jak najlepiej strzelać bramki. Ja chcę wam przede wszystkim powiedzieć, że ja uprawiam sport od właściwie czwartej, piątej klasy szkoły podstawowej, czyli zaczynałem mniej więcej w tym samym czasie, jak wy jesteście i miałem tyle lat. Cały czas ta przygoda moja z futbolem, ze sportem ogólnie cały czas trwa i mam nadzieję, że będzie trwać jak najdłużej, ponieważ uważam, że jest to znakomita forma spędzenia czasu, znakomity czas, żeby poznać wiele ciekawych osób. Nie mówiąc już o rzeczach takich, że jak dbanie o sylwetkę, czy o jakiś tam dobry humor, który sport daje. Jest sporo klubów uczniowskich, gdzie dzieci trenują właśnie w klubach Isteta i Luboński i UKS Jedynka. A martwi mnie to, że nie ma żadnego wśród zawodników wybiegających na boisko właśnie Lubonia. To co się z tymi chłopakami dzieje? Czy oni nie chcą trenować? Czy takie słabe wyniki? Z czego to wynika, że dla żadnego z nich nie ma miejsca w drużynie lubolskiej? Powiem tak, poza grupą seniorską w Luboniu są trzy grupy młodzieżowe. Tak? Ale te trzy grupy młodzieżowe w Luboniu to są tak naprawdę dzieci w tym wieku, które tutaj mamy okazję się z nimi spotkać. Nie ma tej najstarszej grupy juniora starszego, gdzie po skończeniu właśnie wieku juniora ci zawodnicy są gotowi, aby przejść do piłki seniorskiej. Ja nad tym bardzo polewam, bo tak jak pani zauważyła i ja się zgodzę. Bo w każdej drużynie powinni być wychowankowie danego klubu, tak? Którzy dostaniają się z regionem, z klubem, z miastem i tak powinno być. Dzisiaj w klubie nie mamy tych najstarszych grup młodzieżowych. Juniora starszego, juniora młodszego. Przez dzisiaj chłopiec w wieku 16-17 lat może zagrać w grupie seniorskiej. Ja jako trener chciałbym mieć takich chłopców do dyspozycji. I ja bym ich wprowadzał. Nie ma takiej grupy. I tu jest problem. Tu na pewno jest czas do analizy, do namysłu, co zrobić, co zmienić, aby właśnie tą młodzież zachęcić. Właśnie w tym wieku 15, 16, 17 lat, ja sobie zdaję sprawę, że ciężko jest, są inne pokusy, są inne możliwości dla tej młodzieży, ale na pewno są chłopcy, którzy chętnie wybrali udział w tych rozgrywkach, którzy mają dyspozycję i jeden czy dwóch mogliby śmiało w tej grupce seniorskiej w Lublinie grać. W sobotę rozpoczęliśmy rozgrywki ligowe. Graliśmy mecz na wyjeździe z Polonią Bytomiec. Jaki był wynik tego spotkania? 0-0. Tak jest, wygraliśmy 2-1. Czy coś Ciebie dzisiaj zaskoczyło tutaj w szkole? Myślę, że duże emocje przede wszystkim, bardzo fajnie, dzieci były zaangażowane tutaj w dyskusję z nami. Fajnie, że takie akcje mają miejsce, bo myślę, że dużo dają zarówno nam, że jest sens tej naszej pracy codziennej i myślę, że może uda nam się zachęcić część dzieciaków tutaj z Lubonia do raz, że chodzenia na nasze mecze, dwa, do po prostu do większego zaangażowania się w sport i być może oni zaczną trenować, niekoniecznie nawet piłkę nożną, ale podejdą do sportu bardziej serio. Jak przygotowanie dzieci do dzisiejszego spotkania? Czy mają dużą wiedzę o Lubońskim? No jestem mile zaskoczony wiedzą, którą dzieci posiadają, ale to pokazuje tak naprawdę to, że żyją tym, że jest zainteresowani tym klubem i no mam nadzieję, że jeszcze większa grupa tych dzieciaków, tych bąbli z rodzicami, z rodzeństwem no będą przychodzić na nasze mecze. Z tego miejsca, z tej szkoły serdecznie ich zapraszam, zachęcam i do zobaczenia na boisku. Czy myśli pan, że z tej szkoły jakieś dzieci pojawią się na boisku i będą zasilą w końcu szeregi lubońskiego? No z informacji, którą tutaj otrzymaliśmy od tych dzieciaczków, no jest grupa chłopców, którzy uczestniczą w treningach lubońskiego klubu. Jeszcze troszeczkę lat im zostało, aby do tej piłki seniorskiej dotrzeć, ale jeżeli będą z takim zapałem, z takim zaangażowaniem, z taką chęcią, jak tutaj opowiadali, brać udział w tych treningach,
to w najbliższej przyszłości myślę, że możemy się spodziewać kilku fajnych chłopaków, którzy zasilą szeregi seniorów. Ada, nie czekaj!